Witam się z wami w przedostatnim vlogmasie. Ja nie wiem, kiedy to minęło. Dosłownie pamiętam, jak dopiero co zaczęłam te vlogmasy. Nie było ich może jakoś bardzo dużo, ale starałam się, żeby te filmy były jak najlepsze, jak najciekawsze dla was. I bardzo się cieszę, bo coraz więcej osób przybywa, coraz więcej osób ogląda vlogmasy, więc zapraszam was bardzo serdecznie. Dzisiaj jest vlogmas dwudniowy. Ja już dzisiaj rano byłam w lumpie, musiałam się trochę ogarnąć, ale cały czas jestem bez makijażu, nawet bez pielęgnacji, w bluzie, więc zaraz się ogarniemy, zjemy śniadanie, otworzymy prawie przez ostatnie okienko z kalendarza. Dobra, mamy 21, tak, dzisiaj mamy krówkę. Jak wam wspominałam, byłam rano w lumpie, na zakupach kupiłam sobie jakieś fajne jedzonko, warzywka i tak dalej. Ja w ogóle kupiłam tak ogromne awokado, że zaraz wam to pokażę, po prostu... One to są największe awokado, jakie ja widziałam w życiu. Dzisiaj planuję taki cały dzień skoncentrowany na nauce. Chciałabym właśnie się skupić, żeby przed świętami już tak zamknąć ten rozdział, żeby wiecie, mieć zakończoną matmę, też zakończony polski, żeby tak spędzić sobie spokojnie święta ze spokojem wewnętrznym, że szkoła jest w miarę ogarnięta. Już 10 i idziemy robić śniadanie. Więc tak jak mówiłam, byłam na zakupach i kupiłam ogromne awokado. Ja nie wiem, ja pierwszy raz widzę takie. Ono jest dosłownie, ono jest większe niż moja ręka. Dzisiaj, proszę bardzo, takie troszeczkę królewskie to śniadanie, bo dosyć dużo tego wyszło. Ja użyłam 1/4 tego ogromnego awokado i po prostu tego było tak dużo, że stwierdziłam, że dosmażę jajka, żeby to nie było samo awokado. Było mało warzywek, więc dałam sobie rukolkę, pomidorki, zrobiłam herbatkę zimową z imbirem i z pomarańczą. Zabieram się za jedzenie, nie wiem, czy to pokonam, bo te bułki też są takie dosyć duże, ale pięknie pachnie. No, to jest słone śniadanie, które ja mogę jeść. Dobrą śniadanko, obejrzę sobie jakiś serial. Ja wiem, że to nie jest za dobrze jeść przy serialach, ale nie lubię czytać książek przy śniadaniu, więc nie zmuszajmy się, spędzajmy sobie fajne poranki. Wracam do was troszeczkę z bliższego kadru. Zjadłam, tak się tym najadłam, naprawdę to było ogromne. Jeszcze oczywiście zjadłam pierniczka na koniec. Ja tak mam, to jest moje guilty pleasure, że ja po prostu po czymś słonym, ja muszę zjeść cokolwiek, cokolwiek słodkiego. Nie wiem, daktyla, pierniczka, cokolwiek. Ja wiem, że to chyba nie jest za dobre i nie wolno tak przyzwyczajać organizmu, ale ja już się do tego przyzwyczaiłam. Plan na dzisiaj to chcę się jak najbardziej sfokusować na nauce, tak jak mówiłam, żeby zacząć święta z taką czystą głową. Zrobimy pielęgnację, chcę zadbać o moją cerę przed świętami. Posprzątamy, więc dzisiaj taki raczej nudny dzień, pokażę wam na szybko, co kupiłam w lumpeksie. Tu chyba nie ma nic dla mnie, albo jest jedna rzecz. Ja jeżdżę do lumpeksu prawie 3 razy w tygodniu. To jest już taki mój mini styl życia, powiedzmy mini praca może. Więc tak, to jest bardzo fajne. Wstaję sobie o 7 rano, zaczynam tak produktywnie dzień. Jadę, wracam przed 10, więc tak naprawdę cały dzień jest jeszcze przede mną. Pierwsza rzecz to jest taki brązowy kożuszek skórzany z futerkiem w środku. Teraz takie kurtki są bardzo modne, więc widziałam. Wiecie, ona kosztowała 5 zł. Jest taka duża, oversize'owa, brązowa, z beżowym futerkiem, bardzo ładna, nie wiem jak to wam lepiej pokazać. Ten jest w ogóle na maksa śmieszny, ma tutaj takie futerko. Tutaj daje taki różowy, ten jest w ogóle bardzo ładny, sama się zastanawiam, czy nie zostawić go sobie, tak wiecie, żeby chodzić w nim w domu, ale chyba jest za ładny. Tutaj fioletowy, wełniany golf, też bardzo ładny, no ale tak jak mówię, nie dla mnie. Jedna rzecz dla mnie, ja tego szukałam po prostu po lumpeksach, czyli takie polarkowe spodnie piżamowe. W pingwiny. Są chyba prawie nowe, albo nawet nowe, bez metki. Więc to by było na tyle z moich dzisiejszych lumpowych zakupów. Ja bardzo poszukuję teraz jakiejś bluzy, takiej ciepłej, szarej, oversize'owej. Bardzo, to jest moja jedyna bluza, taka porządniejsza, ona jest Upreveate.
Bardzo ją lubię, jest też taka, widać, że dobrze wykonana, no swoje kosztowała, ale wydaje mi się, że warto zainwestować właśnie w takie lepsze ubranie, żeby one nam dłużej posłużyły, bo jak ja ostatnio byłam na zakupach i właśnie szukałam paru rzeczy, ja się załamałam, widząc jakość tych ciuchów. Zara mi się zawsze wydawała takim porządniejszym sklepem, gdzie te ciuchy są takiej lepszej jakości, po prostu ostatnio ta Zara się tak popsuła, te ubrania dosłownie są na jedno albo dwa prania i później się tak kulkują, są takie już brzydkie. A więc tak, idziemy robić pielęgnację i zaczynamy dzień. Jeszcze szybko wrzucę pranie z rzeczami, żeby mi się to uprało i później lecimy do paczkomatu. Muszę odebrać paczkę, muszę wysłać paczki. Nie wiem, kiedy to zrobię. Nic zbytnio ciekawego mi nie przyszło, bo to są foliopaki do pakowania paczek, ale musiałam jeszcze zamówić właśnie przed świętami. Ostatnio pisaliście mi, żebym pokazywała więcej polecajek kosmetycznych, ogólnie kosmetyków, pielęgnacji. Dzisiaj nie nagrałam mojej pielęgnacji, ja stwierdziłam, że Wam pokażę moje najnowsze odkrycie. Mam dla Was polecajkę. Byłam w Rossmanie ostatnio, parę dni temu, po jakiś krem do rąk. Mój się skończył, a ja mam w zimie ten problem, że mam strasznie suche ręce i muszę cały czas nawilżać te ręce, więc postawiłam na taki, jak widziałam gdzieś na TikToku. On jest zisany, on nie kosztował więcej niż 5 zł, bo była jakaś na niego promka, ale powiem Wam, że on mi robi takie cudowne ręce. Zapisałam się na egzamin ze zeszłego polskiego dopiero na styczeń, ale stwierdziłam, że będzie to dla mnie większa motywacja. Ja jeszcze nie skończyłam, ale no właśnie mam nadzieję, że się uwinę. Jak nie, to zawsze mogę przełożyć. Ktoś napisał, żebym pokazała, jak wyglądają egzaminy i tak dalej. Mogę nagrać taki film, jakiś vlog, jak zdaję egzamin, chociaż mało już tych egzaminów mi zostało, zdałam większość. I jak zdam polski, no to zostaną mi 3 przedmioty, w tym hiszpański i angielski. To są takie przedmioty, które raczej pójdą mi w miarę łatwo, mam nadzieję, i matma już jest trudniejsza, ale też dam radę, bo no wydaje mi się, że dużo łatwiej mi jest z tą matmą, jak się uczę i sama w domu, niż wiecie, niż jak chodziłam do szkoły. Jest 15:30, a na dworze jest prawie ciemno. Dobra, wracam do Was, cały czas się uczyłam polskiego, trochę mi to zajęło, ale jeszcze nie skończyłam, tak sobie dzisiaj postanowiłam, żeby jeden dzień robić cały polski, a później przez drugi dzień cały robić matmę. Wydaje mi się, że to będzie bardziej efektywne. Teraz widzę, że właśnie przysiadłam do tego polskiego i siedziałam przez chwilę, przez parę godzin i rzeczywiście mi coś w tej głowie zostało, no ale nie skończyłam jeszcze na dzisiaj, więc później się do tego zabiorę. Zrobimy sobie też później jakiś obiad, to Wam pokażę. Zobaczyłam fajny przepis na takiego bowla, więc pewnie go zrobimy z warzywkami i tak dalej. Ja jestem cały dzień dzisiaj w nieogarniętej wersji, zmieniłam tylko bluzę. Jestem niepomalowana, włosy powiedzmy średnie. Ale tak wygląda mój domowy look. Tak jak mówiłam, dzisiaj chcę sobie zrobić jakiegoś bowla na obiad i wydaje mi się, że pomieszam wszystko, co mam. Tutaj sobie namoczyłam kaszę, wzięłam awokado, jakąś kukurydzę, fasolkę, fetę, rukolę, więc pomieszam sobie wszystkie warzywka, jakie mam i zrobimy takiego bowla. To danie się w ogóle nie prezentuje, ale próbowałam i jest bardzo dobre. Ja tutaj dałam wszystko dosłownie, co miałam. Chciałam, żeby było jak najwięcej warzyw, jakieś, wiecie, białka i tak dalej, więc tak to wygląda. Jem sobie mojego bowla. Ja jestem fanką takich obiadków, dużo warzyw, jakaś kasza, nie wiem, strączki, białko. Ja to bardzo lubię, ja nie jem mięsa, więc staram się jeść jak najbardziej zbilansowane te obiady, bo wiadomo, ze śniadaniami czy innymi posiłkami jest łatwiej, ale wiecie, obiadowe, stricte takie te posiłki staram się, żeby właśnie miały to białko, jak tego mięsa tutaj nie ma. Ja na początku, jak przestałam jeść mięso, to te moje obiady były takie dosyć skromne, bo to były głównie węgle, ja nie wiedziałam, z czego właśnie pozyskiwać to białko, nie jedząc mięsa. Mimo, że ja nigdy go jakoś super nie jadłam, to pojawił się taki problem, halo, skąd ja mam brać to białko w tych posiłkach? No i dopiero z czasem doszłam do tego, jak to wszystko bilansować, też polubiłam się z niektórymi składnikami. Ja. Dobra, zaczynamy dzień od śniadanka. Dzisiaj zrobiłam sobie takie czekoladowe naleśniory. Powiem Wam, że ja ostatnio się przekonałam do naleśników, bo nigdy ich za bardzo nie lubiłam.
Ale gdzieś przewinęło mi się ostatnio na TikToku, więc stwierdziłam, dobra, zrobię. Też ostatnio próbowałam zrobić wegańskie, nic mi z tego nie wyszło, więc stwierdziłam, dobra, będę robiła tradycyjne z jajkiem, trudno. Ja robię przepis na oko, on jest totalnie na oko i wtedy mi wychodzą po prostu najlepsze te naleśniki, najlepiej się smażą, więc tak wyglądają. One są z budyniem czekoladowym i z kakao, żeby były takie właśnie brązowe, fajne. Polane są czekoladą, w środku mają takie nadzienie ze skra waniliowego i twarogu. Czas na 22 z kalendarza. Ja naprawdę nie wierzę, minęło tyle czasu i dosłownie zostały dwa okienka w kalendarzu. A tak właśnie witam Was o poranku. Dobra, witam się z Wami już tak pełnoprawnie. Ogarnęłam się na szybko, muszę zrobić pielęgnację i dzisiaj mam w planach dużo rzeczy, chciałabym się z tym wszystkim uminąć. Dlatego wstałam o 8:30 i już zabrałam się za Polski, za wesele, chciałam to sobie też przerobić jeszcze. Jestem w połowie powiedzmy. Teraz będę się ogarniać, bo chciałabym nagrać Get Ready With Me na TikToka i zrobimy sobie jakąś maseczkę. Te maseczki hydrobusty to o, naprawdę cudo, uwielbiam je i chyba dzisiaj sobie ją zrobimy. Pod podkład jakiś namilżający, nałożymy jakiś serum i właśnie będę robiła Get Ready With Me, nagram to wszystko. Może Wam coś pokażę pokrótce, będę się też malowała dzisiaj. Wiadomo, nauka, ale też mam jeszcze parę innych rzeczy, więc muszę się jak najszybciej za to zabrać, żeby mi nie zajęło całego dnia. Wczoraj wieczorem, w nocy posprzątałam całą moją szafę i to jest taki wyczyn, bo naprawdę ja mam bardzo dużo ubrań, też takich, których nie noszę i to wszystko, wiecie, leży w tej szafie, dlatego posprzątałam właśnie. Jestem bardzo zadowolona, bo to nawet nie planowałam tego, żeby to zrobić właśnie wczoraj, ale się udało. Muszę jeszcze posprzątać całe moje biurko, toaletkę, szafki, żeby tak, wiecie, na święta mieć czyściutko. Może dzisiaj się nawet tym zajmiemy. Cały czas mam wrażenie, że mówię o nauce, nauka, nauka, nauka. To u mnie tak nie wygląda, ale teraz się spięłam, bo chcę przed świętami dużo rzeczy zrobić, dlatego właśnie koncentruję się tak na tym. Jutro jadę na paznokcie, ale to już zobaczycie w następnym vlogmasie, w kolejnym, 23, 24. Może nawet 25, bo te już są w opłakanym stanie. Dzisiaj do mnie też przyszła taka fajna paczka, ale stwierdziłam, że nie, dzisiaj jej nie otworzę, zapakuję sobie ją i otworzę ją dopiero w Wigilię jako prezent świąteczny ode mnie, dla mnie, bo dlaczego by nie? Otóż teraz mogę Wam powiedzieć, nagrywałam świąteczne Get Ready With Me, makijażowe i teraz zabiorę się za outfit wigilijny. Też postaram się nagrać i Wam mniej więcej może pokazać, albo Wy zobaczycie 24 grudnia. Zabieram się za to już. Dobra, jednak wracam w wigilijnym wydaniu, przebrałam się, nagrałam super Get Ready With Me outfitowe, naprawdę jestem bardzo zadowolona. Zobaczycie to pewnie w Wigilię, nagrywam to wcześniej, wszystko, pomaluję się tak samo, ubiorę się tak samo w Wigilię, wiadomo, ale nagrywam to wcześniej, żeby nagrać fajny materiał. Wiadomo, w Wigilię nie będzie tyle czasu, żeby to wszystko nagrać, ja chciałabym wstawić fajny content. Zrobiłam taki szybki, clean, świąteczny makijaż. Ja nie lubię siebie w takich bardzo mocnych makijażach. On jest taki mocniejszy niż mój, ale w takiej wersji nadal wydaje mi się naturalny. Ja siebie najbardziej lubię w takiej wersji, dlatego właśnie postawiłam na taki. Więcej zobaczycie w wigilijnym odcinku prawdopodobnie. Sukienka jest z Zary, ale to też Wam pokażę w Wigilię, bo te rękawy są takie wielkie. No i tak jak mówiłam, sprzątam i zabieram się za ubrania. Trochę mi to wszystko zajęło, ale bardzo się cieszę, bo wyszło mi naprawdę super materiały. Ja jak wszystko zrobię, to odezwę się do Was później i pewnie będziemy brali się za naukę. Później zrobimy sobie obiad. Jeszcze ja będę gotowała obiad dla całej mojej rodziny, więc to też mi trochę zajmie. W ogóle dzisiaj mam taki fajny slow day, ale też wydaje mi się produktywny, bo już zrobiłam dużo fajnych rzeczy, a jeszcze powiedzmy cały dzień przede mną. Odzwyczaiłam się od malowania się na co dzień i jak się pomaluję, czuję się tak wow, powerful. Ja bez makijażu też czuję się powerful. Lubię swoją wersję bez makijażu, tylko wyleczyłam cerę, ale jak się pomaluję, bo maluję się na przykład teraz w tygodniu albo raz w dwa tygodnie, to się czuję tak wow, malowałam się i bardzo fajnie. Muszę częściej wprowadzać ten nawyk i muszę kupić też inny wałek do włosów, bo lubię się właśnie w takich kręconych włosach, a spanie na tym wałku z Shopee to po prostu katorga, więc... Jestem w trakcie ogarniania tych ubrań i to mi się naprawdę podoba. Ja lubię takie rzeczy. Teraz właśnie nawet w modzie są takie sweterki tutaj z futerkiem. Ja mam taki bardzo podobny biały ze Stradi. Raczej tylko nie zostawię, ale uważam, że jest bardzo fajny. Jeszcze rok temu bym powiedziała, że po prostu Ameryka co to jest.
Dobra, skończyłam. Już wskoczyłam w mój ciepły sweterek i zabieram się teraz wreszcie ze szkołę. Szybko to porobię, chcę już mieć to z głowy. Później sobie zrobię coś do jedzenia. Zrobię też ogólnie dla wszystkich, więc nie wiem, czy zrobię jedno danie, czy jakby osobne dla mnie, osobne dla nich, bo wiadomo, bez mięsa. Ale zobaczymy, więc ruszam zabierać się za szkołę. Na obiad dzisiaj to samo co wczoraj. Wygląda może trochę gorzej, ale smakuje cały czas tak samo dobrze. Bez buraka, bo mi się skończył, ale dalej to jest taki bowl warzywny, no uwielbiam. Przyszła moja paczuszka z Cosibelli, z kosmetykami. To jest tak malutkie, że ja nie wierzę, że tu są aż trzy rzeczy, trzy kosmetyki. Tak na maksa się tym jaram, ale obiecałam sobie, jak to zamawiałam nawet w poniedziałek, że nie otworzę tego w dniu, jak to przyjdzie, tylko zapakuję sobie to i będzie to na mnie czekało w Wigilię, żeby jeszcze bardziej urozmaicić sobie ten dzień, bo są to naprawdę rzeczy, które bardzo chciałam. Także pakuję i będzie na mnie to czekało do Wigilii. Powiedzieć, że już jest wieczór. Ja tak naprawdę zrobiłam dzisiaj wszystko, co planowałam, wszystko, co miałam zrobić. Teraz jeszcze siadłam trochę do tej matmy, bo w sumie w ciągu dnia nie było jej za dużo. A tak jak mówiłam już 100 razy, chciałabym to skończyć. Jeszcze może usiądę wieczorem do tego wesela, ale już tak naprawdę mam mniej więcej wolny dzień. Jeszcze muszę zmontować filmik, ten właśnie dla Was, żeby pojawił się 23 grudnia i filmiki na TikToka, ale to jeszcze mam w sumie czas do Wigilii. Jutro też nagrywam vlogmas z 2 dni. Będę Wam wszystko pokazywała pokrótce. Mam nadzieję, że dzisiejszy i wczorajszy vlog Wam się podobał. Jeżeli tak, to napiszcie w komentarzu. Życzę Wam wesołych świąt, jeżeli to oglądacie już w święta. Koniecznie napiszcie, co tam u Was, co dzisiaj robiliście, czy przygotowujecie się już do świąt. Ja się z Wami żegnam i bardzo dziękuję za oglądanie.